zapraszam na film top 5 dotyczący fantastycznych kremów do twarzy z witaminą C. Zaczynamy. Obiecałam Wam, że będę aktualizować top 5 i poruszać wszystkie kategorie. Dlaczego dzisiaj kremy, a nie serum z witaminą C? Od jakiegoś czasu dostaję od Was pytania właśnie o polecenie fajnych kremów z witaminą C. Zaraz przejdziemy do tego w ogóle, o co chodzi z tą witaminą C i tak dalej. Kremy to jest też świetne rozwiązanie dla osób, które nie lubią tych wielu etapów pielęgnacyjnych, czyli nakładania serum, nakładania esencji i tak dalej, i chcą mieć szybką, ale skondensowaną pielęgnację, dlatego wolą postawić na krem. Inną opcją jest również to, że kremy oczywiście są takim zakończeniem tej pielęgnacji, czyli po zastosowaniu, po zrobieniu oczyszczania, toniku, esencji, serum, trzeba nałożyć krem, żeby tak jakby domknąć troszkę tą pielęgnację, czyli zamknąć pielęgnację, ponieważ kremy zawierają przede wszystkim emolienty i humektanty, które będą tworzyły na naszej powierzchni taki film zabezpieczający, czyli robiły tak zwaną okluzję, przez co też wszystkie składniki aktywne, które nałożyliśmy wcześniej, będą miały możliwość głębszego dotarcia do naszej skóry, dostania się do tej skóry, nie będą z niej uciekały, że tak powiem, ale też oczywiście tutaj mamy kwestię odparowywania wody, tej nadmiernej ucieczki wody z naszego naskórka, więc emolienty i humektanty są nam jak najbardziej potrzebne. I je znajdziemy oczywiście w kremach. Kremach na dzień, kremach na noc. No ale dobra. A czego ten temat witamina C? Słuchajcie, antyoksydanty. A witamina C zalicza się do antyoksydantów. To są substancje, które są nam niezbędne w pielęgnacji, ale też dla funkcjonowania naszego organizmu. Antyoksydanty wymiatają wolne rodniki. Wolne rodniki powstają z różnych przyczyn, na przykład stres, nieodpowiednia dieta, używki, leki, promieniowanie, złe kosmetyki. No mogłabym tutaj wymieniać godzinami. Wolne rodniki niestety, ale przyczyniają się do szybszego starzenia się naszej skóry, ale nie tylko. O wolnych rodnikach też mogłabym Wam opowiadać tutaj godzinami, bo to też jest bardzo ciekawy temat. I słuchajcie, no przecież mamy teraz też okres już wiosenny. A może być tak, że po zimie Wasza skóra jest taka bardziej poszerzała, zmęczona, brakuje jej blasku, tego rozświetlenia. No i tutaj powinny pojawić się antyoksydanty. Już nie mówiąc o tym, że wkraczamy w ten okres wysokiego promieniowania, więc połączenie antyoksydantów i kremów z filtrami ochrony przed promieniowaniem jest jak najbardziej wskazane. Dlatego też w najbliższym czasie będę Wam więcej opowiadać o takich produktach, świetnych produktach, które zawierają antyoksydanty, nie tylko jeśli chodzi o naszą pielęgnację twarzy, ale również ciała. Tak. I dzisiaj właśnie zaczynamy od tych kremów. Zaczynamy od kremów z witaminą C. Witamina C to jest moja ulubiona substancja w pielęgnacji. Ja polecam Wam stosować ją przez cały rok, ale jeśli do tej pory jeszcze tego nie robiliście i właśnie tak jak powiedziałam, widzicie, że ta Wasza skóra nie wygląda korzystnie, a chcecie nad nią popracować, to jest najlepszy moment na to, żeby wprowadzić witaminę C do Waszej pielęgnacji, zacząć ją stosować. I dzisiaj zaczynamy od tych kremach, będą również serum, będą produkty do stosowania w okolicy oczy, będą produkty do pielęgnacji ciała, także lecimy z tematem, bo chcę dzisiaj Wam przedstawić świetne produkty. Wszystkie kremy, o których Wam dzisiaj opowiem, są to produkty, które sama przetestowałam, które sama sprawdziłam, do których nie raz wróciłam. Produkty, które testowałam na przestrzeni ostatnich miesięcy albo nawet i dłużej. Dlaczego Wam o tym przypominam? Ponieważ widzę różne publikacje, gdzie ludzie wypowiadają się na temat kosmetyków, czy to na YouTubie, czy na Instagramie, czy na TikToku, tak naprawdę testując, sprawdzając po kilku dniach, czy po kilku tygodniach, a nawet polecają produkty tylko i wyłącznie patrząc na ich skład. A skład to nie jest tylko i wyłącznie taka wskazówka, że jest coś dobre, czy też nie. Kosmetyk należy testować. I kto mnie zna, ten doskonale wie o tym, że ja jestem taką osobą, która
testuję produkty kosmetyczne w różnych warunkach, w różnych etapach mojego życia, w różnych etapach, cyklach mojej skóry, z różnymi kosmetykami. Sprawdzam, jak się łączą z podkładem, z makijażem. Testuję na wiele sposobów i nigdy nie pojawia się opinia na temat jakiegoś kosmetyku w moich mediach społecznościowych tylko i wyłącznie na podstawie składu lub po kilku dniach przetestowania takiego produktu, nawet czasami po kilku tygodniach przetestowania takiego produktu, ponieważ uważam, że jest to niewiarygodne, nieprawdziwe i ja bardzo przykładam się do tych testów. Dlatego wszystkie produkty, o których zawsze Wam tutaj wspominam, są to produkty, które sama przetestowałam. Nie wypowiadam się na temat kosmetyków, których nie znam, których nie testowałam i widzę tylko i wyłącznie ich skład, czy on jest dobry. Ale pamiętajcie o tym, że to, że jeżeli jakiś kosmetyk u mnie się super sprawdza, nie oznacza, że u Was też tak będzie, bo skóra każdego z nas może zareagować indywidualnie, czy to na dane składniki aktywne, czy możecie mieć na przykład alergię na jakieś składniki, które znajdują się w kosmetykach, więc miejcie na to, bardzo Was proszę, poprawkę. I przypominam, że ja mam skórę dojrzałą, tak, już jestem w takim wieku, skórę mieszaną i wrażliwą, więc też pod tym kątem testuję kosmetyki. Dzisiaj opowiem Wam o 5 produktach, które są z różnych półek cenowych, zawierają różne formy witaminy C, różne technologie, no i oczywiście są to też kosmetyki bardziej naturalne, bardziej tradycyjne, kosmetyki zaawansowane i tak dalej, więc mam nadzieję, że każdy z Was coś dla siebie znajdzie. Pierwszy krem, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, a w sumie to przypomnieć, bo już mówiłam o tym kosmetyku, przypominałam o tym kosmetyku, pokazywałam go wielokrotnie, ale aktualnie jest też w mojej pielęgnacji. Jest to krem od marki Slavia Cosmetics, w takim właśnie pomarańczowym opakowaniu. Krem do twarzy na dzień z aktywną witaminą C, 3%. Nie myślcie sobie absolutnie, że to jest bardzo niskie stężenie, dlatego że tutaj, w tym kremie mamy zastosowaną jedną z moich ulubionych form witaminy C, czyli tetraizopalmitynian askorbylu. Jest to forma olejowa, która już w niskich stężeniach wykazuje silne, aktywne działanie. I wcale nie potrzeba stosować jej w wysokich stężeniach. Bzdurą jest też to, co kiedyś usłyszałam, gdzieś tam mi przemknęło, że tylko powyżej 8% witamina C może aktywnie działać. Absolutnie nie, bo tu chodzi o stabilność tej witaminy, o wielkość cząsteczki, przenikanie jej do skóry, łączenie się jej z komórkami naszej skóry i nie tylko. Więc tetraizopalmitynian askorbylu, od razu zaznaczam, będzie już aktywny, nawet w stężeniu 3%. I to jest świetne stężenie, jeśli chodzi o wprowadzenie tej formy witaminy C do kremu. Dlaczego ta forma jest jeszcze fajna? No między innymi też dlatego, że ona jest idealna dla osób, które posiadają skórę wrażliwą. Czyli nie będzie podrażniała, nie będzie powodowała szczypania, jest stabilna, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ten krem ma świetną konsystencję, chociaż muszę Wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz sięgnęłam po ten krem, na samym początku jeszcze, w sumie to nawet na początku, kiedy marka Slavia Cosmetics pojawiła się na naszym rynku, on miał nieco inną formułę, on miał taką bardziej zbitą tą formułę, wydaje mi się, że też bardziej tłustą formułę. Dzisiaj jest on lżejszy i myślę, że to też jest fajne rozwiązanie dla osób, które nie lubią takich masełkowych, tłustych, gęstych, treściwych kremów. Ale oprócz tej witaminy C, którą tutaj mamy w składzie, mamy również betainę, mamy jeżynę i mamy kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy, który jest świetnym humektantem, który właśnie będzie łapał tą naszą wodę uciekającą z naskórka i też dawał świetne nawilżenie. No oczywiście betaina, jeżyna, ale jak sobie wejdziecie na stronę marki Slavia i zobaczycie, co tutaj jeszcze jest w tym kremie, to będzie wow. No tak to jest z kosmetykami od Slavia, że one są przepełnione substancjami pochodzenia naturalnego. Są to produkty wegańskie, więc jest to takie właśnie rozwiązanie dla osób, które lubią bardziej kosmetyki, które idą w tę stronę, stronią od kosmetyków, które zawierają substancje kontrowersyjne, chcą mieć taką, powiedziałabym, czystszą, w sensie właśnie tych składowych, takich bez tych kontrowersyjnych substancji pielęgnację.
i to jest dla Was świetne rozwiązanie. Już sobie wcześniej, słuchajcie, nałożyłam troszeczkę tego kremu tutaj na dłoń, żeby powąchać, bo on ma też bardzo fajny zapach. I to jest taki zapach, który też będzie Wam się kojarzył z taką energią, świeżością, z takim właśnie odświeżeniem w ciągu dnia. Taki lekko, powiedziałabym, cytrusowy, bardzo, bardzo przyjemny. I konsystencja, która fajnie pracuje na skórze. To jest konsystencja bogata, konsystencja treściwa, ale nie treściwa w formule. Ona jest treściwa i bogata w substancje aktywne. No mam nadzieję, że wiecie, o co mi tutaj chodzi. Moja wskazówka dla Was, jeśli chodzi o aplikację tego kremu. Nakładamy go małą ilość na skórę, a następnie delikatnie go rozsmarujemy i wklepujemy. Nie trzemy po skórze, nie nakładamy go za dużo, bo będzie Wam się tak maział. Może Wam też się rolować, jeśli na przykład stosujecie gdzieś tam kwas w swojej pielęgnacji albo Wasza skóra jest na etapie złuszczania. Dlatego moja wskazówka dla Was. Mała ilość, nakładanie tak zwane kanapkowe, mała ilość, delikatnie rozprowadzamy na skórze i go wklepujemy. Wtedy będzie super. On się cudownie łączy z filtrami, cudownie łączy się z podkładem, który nakładamy gąbeczką. Bardzo, bardzo fajny krem, wydajny. Przydatność od otwarcia 3 miesiące. Tak, gorąco Wam polecam. Link do tego produktu oczywiście znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Drugi krem, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest to krem drogi, zaawansowanej półki, polska marka, ale uwaga, jest to krem do stosowania na noc. Zawiera w swoim składzie witaminę C premium oraz technologię, czyli nanodyski i pewnie już domyślacie się doskonale, o jaki produkt chodzi, a jest to oczywiście nasza polska marka Yonel. Ta seria z witaminą C premium pojawiła się jakiś czas temu w sprzedaży i są tam dostępne dwa kremy. Jest krem na dzień, na noc i krem na noc. Ten krem na noc chciałabym Wam polecić szczególnie, ponieważ wiem, że są takie osoby, które na przykład stosują w porannej pielęgnacji witaminę C w formie serum, a następnie nakładają już filtr, więc krem nie jest im potrzebny, natomiast potrzebują produktu do wieczornej pielęgnacji. I tutaj marka Yonel stworzyła właśnie taki kosmetyk, gdzie mamy zaawansowane te formy witaminy C premium połączone z resweratrolem, który jest umieszczony na nanodyskach, czyli mamy nanotechnologię i jeszcze dodatkowo inne substancje aktywne, jak na przykład ceramidy, które będą wzmacniać skórę i odbudowywać, działać na barierę hydrolipidową. Więc mamy tutaj świetną mieszankę, która super sprawdzi się w pielęgnacji, szczególnie, słuchajcie, teraz po zimie. Jeśli Wasza skóra jest sucha, jest odwodniona, brakuje jej blasku, a jeśli chcecie postawić na takie aktywne działanie, które da ten efekt pięknego rozświetlenia skóry, ale też z drugiej strony będziecie działać odbudowująco, wzmacniająco, przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo, czy na przykład właśnie na przebarwienia, które gdzieś tam u Was są i chcecie, żeby one teraz w okresie wiosenno letnim nie wyszły, żeby się nie pokazały, to myślę, że ten krem będzie dla Was świetnym rozwiązaniem. Tak jak powiedziałam, to jest drogi krem, więc daję sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie mógł sobie na niego pozwolić, ale w ostatnim czasie marka Yonel wyrzuca wiele świetnych promocji, więc myślę, że warto obserwować markę i warto sprawdzać co i jak, bo można takie kosmetyki, kupić w bardzo dobrych cenach, dużo, dużo niższych. Natomiast chciałabym, żebyście mieli po prostu na uwadze, że jest taki krem, który jest na noc, który jest silnie regenerujący, silnie odbudowujący, wzmacniający, rozjaśniający, rozświetlający dla skór dojrzałych, wrażliwych, skór suchych, dla osób, które mają problem z przebarwieniami, bo te substancje, które mamy tutaj zawarte w składzie, właśnie tak będą działały. Ma świetną konsystencję, bardzo przyjemną, super pracuje na skórze. Do tego też bardzo fajnie pachnie. O ile się nie mylę, to jest zapach japońskiego grejpfruta czy coś w tym stylu. Więc on jest taki lekko cytrusowy, też odświeżający. Doda Wam trochę tej energii po całym dniu, jeśli tego będziecie potrzebować. W ogóle cała ta seria z witaminą C jest moim zdaniem genialna. Kiedyś, na początku, kiedy marka Yonel wkraczała na nasz rynek
zaczynała działania. Pamiętam, była też seria z witaminą C, taka zielona. Tam były różne formy tej witaminy C i była świetna. Szkoda, że marka ją wycofała, ale z drugiej strony zastąpiła ją właśnie tą żółtą serią, gdzie już nawet opakowania będą Wam przypominać o tym, że mamy tę witaminę C. Opakowania, kolor tych produktów. W tej serii jest też świetna maska żelowa z witaminą C, taki booster, o której Wam opowiadałam. Jest produkt z filtrem, jest produkt z kwasami. Jest naprawdę super ta seria, ale skoro dzisiaj mówimy o kremach, to szczególnie chciałabym Wam polecić właśnie ten krem na noc. Oczywiście krem na dzień i na noc też jest bardzo fajny, chyba tam dodatkowo też jest kolagen, o ile dobrze pamiętam, ale ja myślę, że skoro polecam Wam jakiś produkt na dzień, na przykład ten od Slavia, to dobrze by było mieć też taką alternatywę, coś na noc. I tutaj macie właśnie produkt od Yonel. Genialny. Ja uwielbiam. Zresztą Wy wiecie, że ja lubię produkty marki Yonel, bo tam mamy technologię, czyli te nanodyski. Nanodyski, dzięki którym substancje aktywne dostają się do głębszych warstw naszej skóry, tam je uwalniają, przez co też one mogą aktywniej działać już na tym poziomie komórkowym, gdzie tworzą się te nowe komórki, gdzie zaczynają się te procesy tworzenia kolagenu, elastyny itd. Więc to jest naprawdę bardzo ważne, że one docierają głębiej i mogą już szybciej i aktywniej działać, przez co też efekty działania takich produktów widzimy zdecydowanie szybciej. Bo nie jest to działanie tylko i wyłącznie powierzchniowe. Krem od Yonel na noc, świetny produkt, też macie link w opisie. No i teraz trzeci krem. I tutaj z kolei mamy krem na dzień i na noc. O lekkiej, przyjemnej formule, ale również zaawansowany i również z nanotechnologią. Mam na myśli markę Sesderma. Krem z serii właśnie z witaminą C. To jest też krem, o który bardzo często mnie pytacie. W ogóle bardzo często pytacie mnie o tę serię z Sesdermy, która moim zdaniem jest świetna i warta uwagi, ale myślę, że nie tak bardzo popularna gdzieś tam w mediach społecznościowych. Natomiast Sesderma jest kolejną marką, która właśnie wykorzystuje nanotechnologię i między innymi zamyka substancje aktywne w liposomach, które też dostają się głębiej do naszej skóry, uwalniają tam te substancje aktywne i one również aktywnie działają. Przepraszam, że tak się powtarzam, jeżeli chodzi o te aktywne, ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tutaj mamy zastosowaną inną formę witaminy C, nie tę formę, która była w kremie od Slavia i troszkę inną formę, które są zastosowane w kremie od Yonel, ale również bardzo, bardzo stabilną. Krem przeznaczony szczególnie dla osób właśnie, które mają skórę zmęczoną, poszarzałą, której brakuje blasku, rozświetlenia, dla osób w każdym wieku tak naprawdę, dla osób ze skórą wrażliwą, dla osób, które potrzebują tego działania antyoksydantów. Mamy tutaj inne substancje aktywne niż w poprzednich kremach, ale również bardzo ciekawe. O ile dobrze pamiętam, jest tam m.in. też wyciąg z pomarańczy, który bardzo fajnie wpływa na skórę. Jest tam peptyd, który też będzie działał przeciwzmarszczkowo, fajnie ujędrniająco. No jest tam tego trochę i są to naprawdę świetne kosmetyki. Cała ta seria właśnie z witaminą C od Sesdermy jest warta uwagi, ale będę Wam jeszcze o niej przypominać też w innych tam kontekstach, natomiast w innych tematach. Natomiast krem. Polecam Wam ten krem, bo jest naprawdę dobry. On się super łączy z filtrami. Super łączy się z makijażem. Możecie go stosować rano, ale możecie go stosować wieczorem. U mnie nie było żadnego efektu podrażnienia, szczypania, pieczenia, żadnego rolowania. Bardzo dobrze skomponowana formuła. Też taki przyjemny, lekko cytrusowy zapach. Świetny krem. Z takiej, powiedziałabym, średniej półki cenowej, bo nie jest on najdroższy i nie jest on najtańszy, ale za to jest zaawansowany i przynosi świetne efekty, więc dzisiaj musiałam o nim Wam tutaj przypomnieć. Lecimy dalej, bo teraz chciałabym pokazać Wam, przedstawić Wam dwa kremy, znaczy jeden krem, ale on występuje w dwóch wersjach, czyli wersji lekkiej i wersji
bogatej. A mam na myśli markę Basic Lab. I to jest krem, który przetestowałam jakiś czas temu, ale specjalnie zachowałam sobie opakowanie, bo mamy tutaj świetne informacje, które chciałabym Wam też przedstawić. Natomiast ja mam wersję lekką. Tak jak powiedziałam, jest też wersja bogata, która poleciała do mojej mamy. Wersja bogata, sprawdzałyśmy sobie konsystencję i wersja bogata bardziej przypadnie do gustu osobom, które mają skórę suchą, dojrzałą, odwodnioną, normalną. Natomiast ta wersja lekka jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które tak jak ja mają skórę mieszaną, ale też i tłustą. Bo pamiętajcie, że można stosować witaminę C również w przypadku skóry tłustej, a nawet jest to wskazane w różnych stężeniach i w różnych formach. Natomiast antyoksydanty, tak jak powiedziałam na samym początku, są nam jak najbardziej potrzebne. I teraz tak, tutaj mamy krem, słuchajcie, który ma świetny kompleks, bo mamy aż 4% peptydu, 4% kompleks peptydu rozjaśniającego. Mamy 1% adenozynę i glutation. Glutation, przypominam, to też jest genialny antyoksydant. Polecam Wam również suplementację, jeśli chodzi o glutation. Ale tutaj mamy w tym kremie zastosowaną znowu moją ulubioną formę witaminy C, czyli tetraizopalmitynian askorbylu, formę olejową, która właśnie super działa już w niskich stężeniach. Ale mamy ten kompleks rozjaśniający, 4%, więc to też jest fajne stężenie i fajne działanie w przypadku osób, które na przykład mają przebarwienia, które chcą odświeżyć skórę po zimie, które mają tą skórę zmęczoną, taką poszarzałą, nie do końca ładny koloryt tej skóry. Dodatkowo mamy też 1% adenozynę, a adenozyna jest znana z tego, że będzie działać m.in. właśnie też na te przebarwienia. Jeśli jesteście osobami, które szukają produktów na przebarwienia, konkretnie na przebarwienia, osób, które chcą mieć właśnie taki ładny koloryt skóry, to pomyślcie o tym, żeby właśnie sięgać m.in. pod takie kosmetyki. Basic Lab stworzyło super te produkty, bo one są właśnie takim uzupełnieniem tej porannej pielęgnacji albo wieczornej pielęgnacji. Mają fajne formuły i super, że jest dopasowane gęstsza, bardziej treściwa dla osób na przykład posiadających skórę suchą, które potrzebują takiej, wiecie, no, takiej kołderki na tej skórze, albo dla osób, które mają skórę z przebarwieniami, skórę, która potrzebuje tych antyoksydantów, ale jest mieszana, jest tłusta i nie lubią treściwych form, nie lubią takich lepkich produktów, to jak najbardziej polecam Wam właśnie ten oksydacyjny, antyoksydacyjny krem z witaminą C. Lekka konsystencja, rozjaśnienie i wygładzenie. U mnie sprawdził się świetnie w porannej pielęgnacji, bo tak go właśnie stosowałam. Też nie było żadnego rolowania, pieczenia, swędzenia. Dobrze łączył się z filtrem, dobrze łączył się z kremami, innymi kremami. Dobrze łączył się z serum, dobrze łączył się z podkładem. Testowałam na różne sposoby, no bo marka Basic Lab ma produkty, które są też, powiedziałabym, takiej no, wyższej półce cenowej. Nie są za tanie, ale nie są najdroższe. Natomiast ten krem chyba będzie jednym z moich takich ulubionych kremów, jeśli chodzi o markę Basic Lab, bo efekty widać i to dosyć szybko. Ta skóra nabiera naprawdę takiego ładnego blasku, ale jest przy tym nawilżona, jest taka miękka w dotyku, jest gładka, jest odżywiona. No na pewno to jest zasługa tego kompleksu i tych substancji, które tutaj zawieramy w składzie, ale chciałam Wam o tym produkcie powiedzieć. Szczerze Wam powiem, że chyba nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś wypowiadał się na temat tej serii antyoksydacyjnej, a myślę, że to jest też taka seria, o której warto teraz mówić właśnie w kontekście wiosna-lato, stosowania filtrów, łączenia filtrów z witaminą C i szczególnie w przypadku osób, które mają problemy z przebarwieniami, które chcą chronić skórę, żeby w tym okresie wiosenno-letnim te przebarwienia nie były bardziej widoczne albo pojawiły się nowe. Także ja polecam Wam dzisiaj właśnie tę wersję lekką i ten krem od marki Basic Lab. I na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym Wam powiedzieć o jeszcze jednym kremie, który też troszkę marka w nazwie mówi, że jest to kuracja. Tak naprawdę nie powinnam się o nim wypowiadać w top 5 kremów na dzień z witaminą C,
ponieważ jego skład jest inny. I nie dotyczy witaminy C, ale to jest krem, który zawiera bogactwo antyoksydantów, który jest w ogóle żółty, więc też może się trochę kojarzyć z tą witaminą C. Pierwszy krem, który w ogóle przetestowałam, jeśli chodzi o tę markę, jest to krem, który będzie działał szczególnie dla osób posiadających przebarwienia do stosowania wieczornej pielęgnacji. Mam na myśli tutaj markę Say Hi. Nie wiem, chyba jeszcze nie wspominałam Wam o tej marce na moim kanale, natomiast testuję sobie różne produkty i tak jak powiedziałam, ten krem w takim żółtym opakowaniu, jak Wam pokazywałam na moim Instagramie, zaczęłam testować jako pierwszy, jeśli chodzi o tę markę, ponieważ bardzo zaintrygował mnie skład. Ja nie mam przebarwień, więc to też od razu zaznaczam, ale byłam bardzo ciekawa, jakie efekty pojawią się na skórze. Stosowałam go w okresie takim jesienno-zimowym, o ile dobrze pamiętam, i wtedy też widziałam, jak ten krem rozjaśnia skórę, bo przechodziłam z opalenizny do mojego naturalnego koloru skóry i to też... No powiedziałabym, że tak jak mówię, no nie mam tych przebarwień, ale to też mogło pokazać mi, jak ten krem, jak ta kuracja właśnie działa, czyli rozjaśnia, rozświetla, zmniejsza tą ilość pigmentu na naszej skórze. Skład tego kremu jest genialny. To też jest produkt wegański. To jest produkt, który dostaniecie między innymi w sprzedaży w perfumerii Douglas. Nie należy do najtańszych, więc to też zaznaczam, ale... To, co mamy w składzie tego kremu, jest naprawdę super. No zresztą sami zobaczcie. Tutaj Wam się wyświetli. I jest to krem wart zainteresowania. Kuracja warta zainteresowania. Szczególnie w przypadku osób, które borykają się z przebarwieniami, które chcą postawić na antyoksydanty właśnie działające silnie na te wolnorodniki, ale też między innymi na te komórki wytwarzające pigment. Dla osób, które chcą chronić skórę właśnie teraz w tym okresie wiosennym, żeby te przebarwienia, że tak powiem, nie wyszły, które mają problem z wyrównaniem kolorytu, chcą postawić na kosmetyki bardziej naturalne, bo o ile dobrze pamiętam, tam mamy chyba 91% substancji pochodzenia naturalnego, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jest to też świetne rozwiązanie dla osób, które stronią od produktów profesjonalnych, od produktów, które mogą zawierać jakieś substancje kontrowersyjne. Tam absolutnie tego nie znajdziecie. Mało jest na rynku, na naszym polskim rynku, takich produktów, które będą bardzo skutecznie działały na przebarwienia, które mogą się pojawić albo które już są, a są ukierunkowane dla osób właśnie stroniących od tradycyjnych kosmetyków, idących w kierunku nurtu bardziej naturalnych, wegańskich, posiadających wiele substancji pochodzenia naturalnego, bez składników kontrowersyjnych. Marka Say Hi stworzyła właśnie taką kurację. Ona ma bardzo fajną, przyjemną konsystencję. W ogóle wydaje mi się, że też jest niesamowicie wydajny ten produkt. Bardzo długo mi wystarczał. Stosujemy go w wieczornej pielęgnacji. Fajnie się go rozprowadza na skórze. Ma też bardzo przyjemny, fajny zapach. Średnio wyczuwalny, ale... Jeśli ktoś ma na przykład nos taki bardzo, bardzo wyczulony na zapachy, to będzie wiedział, o co chodzi. Mnie osobiście ta kuracja bardzo zaskoczyła. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie tylko ze względu na składniki aktywne, które mamy tam, które tam się znajdują, na to bogactwo tych substancji naturalnych, które jest w tym składzie, ale to aktywne działanie. Bo ja, słuchajcie, przysięgam, to był jeden z niewielu kremów właśnie z tej półki bardziej naturalnej, po którym zauważyłam tak szybkie działanie, właśnie rozjaśniające, bo już po tygodniu opalenizna z mojej twarzy zupełnie zeszła. Ja miałam skórę taką, jakbym miała normalnie, jak mam dzisiaj, tak? Bez żadnego opalania, bez żadnej opalenizny. No po prostu dla mnie to był taki lekki szok. Dlatego też stwierdziłam, że muszę umieścić ten krem w tych dzisiejszych top 5. Co prawda na samym końcu, bo on nie wchodzi w kategorię witaminy C,
Ale te antyoksydanty to działanie rozjaśniające, rozświetlające i działanie na przebarwienia. To jest to, co możemy też troszeczkę tak podciągnąć pod witaminę C. Zainteresujcie się tym kremem, jeśli właśnie czegoś takiego szukacie. Ja oczywiście też zostawię Wam do niego link w opisie do dzisiejszego filmu. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. W ogóle sama marka jest nawet bardzo ciekawa i powinna zainteresować osoby, które idą właśnie w tym nurcie bardziej tam produktów naturalnych. Na moim blogu też pojawił się post, gdzie wspominam o... Przepraszam Was za te dźwięki, ale oczywiście kot mi tutaj jęczy, bo już jest głodny. Więc zaraz kończymy, ale tak właśnie na zakończenie jest post na blogu, gdzie wspominam o fajnym serum z witaminą C, właśnie od tej marki. Też zostawię Wam link dzisiaj w opisie dla przypomnienia. I myślę, że tym akcentem i jęczącym kotem mogę się już z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłam tymi produktami, które dzisiaj tutaj przedstawiłam i te moje top 5 tych kremów właśnie z witaminą C. No powiedziałabym top 4 kremów z witaminą C plus jeden, który można by było podciągnąć pod tą kategorię. Są naprawdę dobre. One są naprawdę dobre i naprawdę widoczne efekty. I super działają na skórę i są warte tego, żeby Wam je dzisiaj polecić. Więc jeśli czegoś takiego szukacie, jeśli szukacie kremów z witaminą C lub kremów, które będą odświeżać Waszą skórę po zimie, które dadzą Wam ładny koloryt, blask, to myślę, że mamy to. Mamy dzisiejszy temat zamknięty. Dajcie w komentarzach, jakie kremy u Was się dobrze sprawdzają albo sprawdziły, które Wy możecie polecić, bo może ktoś zainteresuje się jakimś innym produktem, więc czekam koniecznie na Wasze komentarze. No i oczywiście widzimy się w następnym filmie. Nie zdradzę Wam jeszcze, co to będzie, więc zapraszam koniecznie do śledzenia. Trzymajcie się ciepło, buziaki!